Jasnie mówimy, zwróćcie Państwo obecnie znajdujecie, powstały w wyniku działania ogólnego podziemnej rzeki Mokry, Zewodzki Batenia, której wiek jest określony na 350 do 380 milionów lat. Jaskinie składają się z dwóch oddzielnych części, które łączy przepaść nocowa. Pierwsza, tak zwana sucha część o długości 650 metrów, była odkryta przez profesora. A to jest błoto, wydałem błoto. To jest błoto. Znajdujecie się w ostatniej, naturalnie udostępnionej części jaskini Punkiewnych przed dnem przepaści Macocha. Krystaliczne nacieki, które tu widzicie, nazywają się Baldachim i Anim. Między nimi ze ściany występuje skalisty występ w kształcie głowy krokodyla. Odkrywcy jaskini, którzy postępowali w kierunku od przepaści Macocha, dokąd za chwilę dojdziecie i wy, połączyli w 1914 roku suchą część jaskini Punkiewnych z dnem przepaści Macocha. Przepaść Macocha. Ludzki konflikt. W pewnym sensie powstały dwa jeziorka. Przez rzekę górną, część rzeki Wąbowskiej, wpływa na całą przepaść podziemna rzeczka, Łukwa, i od której do jeziorka Czarnego. Nasz już zatonął. Ja was witam, mam na YouTube, a podobnie ci chcę, dziękuję. Nasza plama jest trochę 350 metrów. Zjemimy z tej stali, masz na YouTube lepszy. Czekamy, czy nie jest jako rocze, a pod nim wojnika. Uwaga na stronę, uwaga na ręce. Ktoś uciekał. Uwaga. Thank you.
Niedobrą macochą. No. Ale syna pan chciała zabić. Pasierba. Aha, no właśnie. Aha, zabrzmiało ostro. No nie, to lepiej, lepiej. No, no to szczęście, że zawsze można. Pasierba to zawsze można. Już się macowie odezwały, no. No u ciebie.